Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach. A dlaczegoż by nie? Temat, myślę, interesujący dla każdego. A konkretnie będzie to pieniążek, czyli Pilea peperomioides. Myślę, że roślinka Wam doskonale znana. To jest, słuchajcie, przykład rośliny, która została bardzo mocno spopularyzowana przez social media. Gdzieś tam jej kariera na Instagramie, już teraz może troszeczkę mniej, ale parę lat temu naprawdę zrobiła oszałamiającą karierę instagramową. Została, można powiedzieć, influencerką. Każdy chciał ją mieć. Na początku wcale nie było ją jakoś bardzo łatwo kupić. W tej chwili jest bez problemu dostępna. Jest jedną z niedrogich roślin, popularnych, ale wiem, że wciąż wielu z Was ją bardzo lubi, bo faktycznie jest dość urodziwa, jest ciekawa, jest też dość łatwa w uprawie, no więc sobie troszeczkę o niej dzisiaj porozmawiamy. Generalnie to jest gatunek, który występuje w Chinach, więc to jest chińska roślina. Często się właśnie na nią mówi pieniążek, albo czasami też roślina szczęścia, dlatego że po pierwsze jej liście przypominają kształtem pieniądze, monetki, a po drugie też dlatego, że ona się niesamowicie łatwo mnoży i bardzo chętnie jej szczepki są przekazywane jako prezent właśnie taki na szczęście, na dobrobyt. No tak, tak się jakoś przyjęło. No i teraz co z tą rośliną? Ona, tak, liście ma dość grube i sukulentne. One są prawie całkiem okrągłe, takie żywo-zielone i grubaśne. Czyli to jest dla nas wskazówka, że skoro liście są grube, to znaczy, że gromadzą w sobie wodę, że mają zdolność właśnie sukulentyzmu. No i ogólnie z wyglądu, zresztą zobaczcie na drugi czułn nazwy, to jest Pilea, ale peperomioides, czyli no tutaj to skojarzenie z peperomią jest nie bez kozery. Ona faktycznie, te liście, jak no bardzo się kojarzą z peperomią i jest do niej dość z wyglądu podobna w pewnym, no jeżeli chodzi właśnie o liście. One też są właśnie grube, też są okrągłe, no i też są takie właśnie grube, jak u niektórych peperomi to bywa. Natomiast, co jest tutaj dość inne, no to sposób wzrostu. Ona początkowo właśnie wygląda jak taki krzaczek, więc też gdzieś tam z tą peperomią się nam może kojarzyć. Natomiast to jest tylko wygląd młodej rośliny. Ona później, tutaj już to widać, ona zaczyna wykształcać zdrewniałą łodygę. I ta łodyga się stopniowo coraz bardziej wydłuża. Roślina gubi dolne liście, one odpadają. No i z czasem zaczyna przypominać takie małe drzewko, gdzie mamy właśnie zdrewniałą łodygę, tak powiedzmy sobie w cudzysłowie pień, i na górze koronę z tych okrągłych listków, które znajdują się na dość długich łodyżkach w ogóle. Naprawdę te łodyżki są długie i jak się przyjrzycie, to tutaj u tych dolnych liści one się zwieszają. One nie sterczą sztywno, tylko troszeczkę mają taki pokrój zwieszający się. No i właśnie tak to wygląda. Ona, co jest bardzo ciekawe, zazwyczaj jest tak, że rośliny w naturze dorastają do dużych rozmiarów, a u nas w domach są zdecydowanie mniejsze. Z nią jest odwrotnie. Ona zazwyczaj w naturze tak do 30 cm rośnie, a w domach potrafi osiągnąć nawet znacznie większe rozmiary. Znaczy nie stresujcie się, że to też nie będzie jakieś drzewo, nie wiadomo jakie, ale taka powiedzmy do 70 cm przy dobrych wiatrach może Wam spokojnie dorosnąć. No i właśnie z czasem te dolne listki będą sobie odpadać, to jest normalne, i będzie się rozbudowywać jakby coraz bardziej tylko ta korona u góry. Co jest jeszcze charakterystyczne dla tej rośliny, to jest jej sposób rozmnażania się. Ona rozmnaża się bardzo szybko, już w sensie w młodym wieku, bardzo intensywnie i chętnie, przez wytwarzanie takich młodych
odrostów. Tutaj już to pięknie widać i takie małe odrosty to są po prostu gotowe roślinki. Ja tutaj nie chcę komuś z czyjejś rośliny podbierać, ale gdybyście chcieli ją sobie rozmnożyć, to wystarczy taki odrost po prostu odłamać nawet dosłownie u nasady, wsadzić do małego kieliszka z wodą. Pamiętajcie, że zawsze do tej wody warto dodać odrobinę węgla, po to, żeby ona nam nie kisła, żeby się tam nie namnażały bakterie. No i bardzo szybko ta mała sadzoneczka, ten odrościk się ukorzeni i macie gotową roślinkę. I ta roślinka bardzo szybko urośnie, bo pieniążki super szybko rosną. I bardzo szybko wyda znowu kolejne swoje odrosty. I w ten sposób, dlatego też właśnie ta roślina jest tak chętnie rozdawana, bo jak macie już jednego pieniążka, to z reguły jest tak, że potem macie tych pieniążków 30, obdzielicie wszystkich znajomych, ciocie, mamy i dalej ona się mnoży, bo jest właśnie bardzo, bardzo chętna do rozmnażania, łatwo się rozmnaża, więc to jest fajne, więc nawet jak coś tam się gdzieś kiedyś z nią zadzieje, to nie ma problemu, bo sobie zawsze możecie taki odrost ukorzenić i mieć roślinkę od nowa, bo naprawdę szybko rośnie. No to jest tak. A teraz jeżeli chodzi o pielęgnację. Pieniążki lubią jasne stanowisko o rozproszonym świetle, czyli to takie wzorowe stanowisko, które jest charakterystyczne dla większości tak naprawdę roślin, które mamy w domu. No i wiem, że zawsze ze znalezieniem takiego miejsca jest dość ciężko, bo nie ma takich miejsc optymalnych w domu dużo, no ale tak byłoby idealnie, tak? Czyli na pewno nie stawiamy jej w pełnym słońcu, na południowym parapecie, bo liście się poparzą. Na pewno nie może też stać w bardzo ciemnym kącie pokoju. Staracie się jej zapewnić właśnie dość jasne stanowisko, ale właśnie nie też tak, żeby słońce na nią mocno waliło. Jeżeli chodzi o podłoże, to ja bym Wam proponowała, na pewno w podłożu produkcyjnym będzie jej źle, ja bym proponowała ją mieć w podłożu uniwersalnym, rozluźnionym perlitem lub piaskiem, albo w podłożu do kaktusów, też będzie ok. No na pewno otwory w dnie, to wiadomo jak zawsze. No i teraz tak, tutaj mamy dwie tendencje, z jednej strony jest to pilea, a pilee lubią mieć stale lekko wilgotne podłoże. Z drugiej strony, no jednak te liście są mocno sukulentne, więc jednak by to wskazywało na to, żeby troszkę jej dać przeschnąć. Ja bym się skłaniała tak z moich doświadczeń ku tej drugiej wersji, czyli podlewamy, kiedy podłoże przeschnie, czyli jeżeli używacie higrometru, to wtedy, kiedy pokazuje 3, a jeśli nie, no to wkładacie palucha najgłębiej jak się da i tam jak już czujecie, że jest naprawdę sucho również w głębi, to wtedy podlewacie. Tylko też nie przesadźcie w drugą stronę, nie może być tak, że ma sucho, a Wy jeszcze przez 4 dni nie podlewacie. Jak czujecie, że sucho, to podlejcie, czyli dajemy przeschnąć, ale nie przesuszamy tak znowuż bardzo nadmiernie. Na pewno właśnie w tym podłożu torfowym to nie będzie jej dobrze, nie? Więc przesadzić trzeba. Ona nie ma jakichś szalonych korzeni, więc nie przesadzajcie z wielkością doniczki. Na pewno nie potrzebuje jakiejś wielkiej i nie będzie potrzebowała, no bo to nie jest roślina, która osiąga jakieś niebotyczne rozmiary. Korzenie są dość drobne. O, tutaj też Wam może fajnie pokazać teraz Szymon na zbliżeniu, jak wygląda taki odrost pod ziemią, jak on sobie tutaj idzie, bo to fajnie wygląda. I jest to roślina, która oczywiście będzie lubiła wysoką wilgotność, jak każda prawie, natomiast toleruje i zniesie troszeczkę bardziej suche powietrze. Więc jest to propozycja dla osób, które gdzieś tam tych 60% nie są w stanie w domu stworzyć. Możecie trochę w bardziej suchych pomieszczeniach też ją z powodzeniem uprawiać. I teraz tak, na pewno ona zimą troszeczkę wchodzi w taki stan, może nie uśpienia, ale takiego gorszego wyglądu i samopoczucia w naszych mieszkaniach. Więc zdecydowanie zimą spróbujcie jej znaleźć
dość chłodne miejsce u Was w domu. Żeby nie stała gdzieś tam przy kaloryferze albo w salonie, gdzie grzejecie kominkiem i jest w ogóle super cieplutko, tylko postarajcie się jej znaleźć miejsce bardziej chłodne i możliwie jasne, żeby ona po prostu nie miała takiego zimowego pędzenia, że ma mało światła, no bo jest zima, tak? I jeszcze stoi gdzieś tam odsunięta od okna, ale za to super gorąco i sucho. No bo w takich warunkach ona się wyciąga, liście tracą kolor, robią się takie blade, małe, powykręcane i trochę to zaczyna nie wyglądać dobrze. Także na to uważajcie. No jeżeli by się tak stało, że się po prostu Wam no, nie uda takich warunków zapewnić, no to dobrze jest po prostu roślinę odmłodzić, czyli no, na wiosnę sobie po prostu z odrostów postarać się o nową, jeżeli tamta straci gdzieś tam swoją urodę. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to jak najbardziej nawozem do roślin zielonych od marca do października raz na 2 tygodnie, tak standardowo. Natomiast nie zapominajcie o tym nawożeniu, bo ona dość szybko rośnie, więc tego nawozu potrzebuje sporo. Z problemów to powiedziałabym, że dość często ona jest wrażliwa też na moczenie łodyżek i liści, więc raczej bym tego unikała na Waszym miejscu. Podlewałabym ją raczej od dołu. Dlatego, że no, przynajmniej dopóki ta łodyga na tyle nie wystrzeli w górę, że już na dole nie będzie liści i łodyg. Dlatego, że takie rośliny często reagują na zalewanie łodyżek liściowych po prostu tym, że te łodyżki się robią miękkie, liście odpadają i pojawiają się na nich brązowe plamy. Więc raczej bym sugerowała podlać poprzez zanurzenie w miseczce z wodą. Ostatnio nagrywałam filmik o podlewaniu od dołu, więc Was tam odsyłam, jeżeli Was no, chcecie bardziej wyczerpać temat. Więc tego bym raczej nie sugerowała robić. No i ogólnie nie przelewać też, tak? No bo to jest roślina o sukulentnych liściach, więc za dużo wody z całą pewnością nie będzie jej służyć. Też może właśnie powodować powstawanie różnorakich plam. No i jeszcze może się zdarzyć tak, że jeżeli właśnie ma zbyt jasno, to liście mogą blednąć, jeżeli ma zbyt ciemno, to z kolei te ogonki się zrobią takie już super długie, wyciągnięte, listki będą drobne, skarlałe i podobnie może również wyglądać roślina, jeżeli nie ma dostatecznej ilości nawozu. Szkodniki, nie wiem, nigdy nie widziałam szkodnika na pieniążku. Ale to nie znaczy, że się nie może zdarzyć. Pewnie mógłby być fełnowiec z uwagi na te grubaśne liściory. Nie wiem, czy... No wciornastki i przędziorki, nie wiem. Jak macie jakieś doświadczenia, to napiszcie w komentarzach. Raczej z moich doświadczeń wynika, że to jest bardzo zdrowa roślina i rzadko choruje i rzadko ją atakują szkodniki i jest w ogóle łatwa w uprawie, także bardzo Wam ją polecam i polecam ją też osobom, które się jeszcze nie czują pewnie w uprawie roślin doniczkowych, bo myślę, że tutaj sobie z tym poradzą. Jeszcze raz, żeby tak Wam to zebrać, bardzo w skrócie. Kupujecie pieniążka albo dostajecie na imieniny, no i co? I trzeba go przesadzić w podłoże do kaktusów albo w podłoże takie uniwersalne z perlitem bądź piaskiem. Może być najlepiej w tą samą doniczkę, nie w większą. I podlewacie go jak ziemia przeschnie, nie częściej, nie rzadziej. I stawiacie w miejscu, gdzie ma sporo światła, ale nie wali w niego słońce. I do października co 2 tygodnie nawóz taki zwykły do roślin zielonych. Tyle. Myślę, że nie jest to trudne i problematyczne i że sobie z pewnością poradzicie. Jak chcecie rozmnożyć, to po prostu odrywacie odrości do kieliszka i dajecie cioci za 2 tygodnie. No i jeszcze można by wspomnieć, że istnieje jeszcze kilka odmian takich trochę bardziej kolekcjonerskich, tak? I to są odmiany White Splash, Sugar i Mojito, które charakteryzują się występowaniem na liściach wariegacji bądź zielonej, bądź białej w takich nieregularnych, różnych, no takie ciapki po prostu z wariegacją. One swego czasu były szalenie poszukiwane i pożądane,
Teraz chyba już troszeczkę mniej. No i tyle właściwie. Nie bójcie się pieniążków, bo pieniążki dobrze rosną, szybko rosną, fajnie wyglądają. To jest fajna roślina, która dobrze wygląda solo. Jeżeli zapewnicie jakąś ładną doniczkę, może właśnie taką trochę w stylu azjatyckim, i postawicie na jakimś podeściku, kwietniku, to będzie się bardzo ładnie prezentować. No to chyba tyle. Słuchajcie, miłego dnia, dzięki i do zobaczenia przy następnej okazji.